Teraz jesteśmy w termowizji. To jest dolny wąż spodnicy. Nasz kompocik, okulary ochronne. Zrobię to krzemieniem. Może wessa. Troszeczkę wciągnęło i powiem wam, kolor się zmienił. Tu w połowie na dole jest taka jakby rdza. Patrzcie, co jest w zbiorniczku, taki szlam. Tak to wygląda. Różowiusio, piękniusio. Aktualizacja koloru oleju. 725 km jest najechane. Widać różnicę między pierwszym a świeżutkim płynem. Także tak to wszystko wyglądało, aż do prawie różowego płynu. Jest do zgarnięcia znowu 5 puszek. Cześć, witajcie. Ja jestem z tym samochodem po turbopłukaniu, turbo diesla, jeśli chodzi o olej silnikowy. Wyniki zaskoczyły mnie i pewnie nie jednego z was, tu wam podlinkuję ten film. Ale dzisiaj zrobimy sobie turbopłukanie układu chłodzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wymieniałem tutaj termostat, to co spuściłem, to był totalny szlam. Tutaj nalałem jakiś tam w miarę dobry płyn. No i teraz sobie do niego dolejemy jedną płukankę, żeby odkamienić też może nagrzewnicę, jest zima, żeby było może troszeczkę lepsze grzanie. Już ten silnik ma najechane prawie 330 tysięcy kilometrów. Ile handlarz cofnął, nigdy nie wiem, więc może ma 500, może ma 700, więc na pewno płukanka z kamienia nie zaszkodzi. No i zrobimy sobie to właśnie też dwa razy. Mam dwa płyny, jeszcze mam dwa kolejne albo nawet trzy w domu, także jeśli będzie potrzeba, to sobie to wszystko wypłuczemy. Mam też słoiczki, będę pobierał próbki. Zobaczymy sobie też takim czymś, warto też zobaczyć właśnie przed zimą punkt zamarzania płynu chłodniczego. Tu mamy wyskalowany przy minus ilu taki płyn zamarznie. Porównamy sobie nowy płyn, ten co jest w słoiczku. Ja pobieram próbkę koloru, dolewamy teka, nagrzewamy, płuczemy i robimy to samo co wtedy, tylko teraz postaram się troszeczkę zrobić to szybciej. Tak wygląda nowy płyn. No, z grubsza minus 27 powiedzmy. Tak wygląda płyn ze zbiorniczka. Tu jest miarka na minus 30, natomiast ten płyn ma 0 stopni. Tamten przyniosłem z domu i on ma około 20 plus, więc to też może temperatura płynu mieć różnicę, jeśli chodzi o pomiar. Natomiast ja też widzę przy nabieraniu, że jest bardziej mętny, dlatego zaraz sobie nabierzemy do słoiczka próbkę tego ze zbiorniczka. Dobra, mam tu nowiutką strzykaweczkę Żaneta. Trochę krótki wężyk. Tak to wygląda, gdy jest napowietrzone. Postaram się setkę tego zebrać do słoiczka. Nie wiem, na jakim tle to pokazać. On ma taki troszeczkę rdzawy jakby zabarwienie. Jest różowy, ale jest lekko jakby rdzawy. Także dolejmy sobie teka, na zimnym odpalimy silnik, zagrzejemy, żeby na krótkim, na małym obiegu więcej tego środka poszło na nagrzewnicę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak pójdzie. No i potem, jak się zacznie otwierać termostat, to już pójdzie jakby na cały obieg. No a kolejnym razem już wiadomo, już dolejemy jakby na ciepłym, po zmianie płynu. Dobra, tak to wygląda, jeśli chodzi o puszkę. Żadnej ściemy. A teraz weź to otwórz paznokciem. Dobra, trzeba to po prostu przebić chyba. Dobra, jest przebite. I widać. Barwa przezroczysta. Z tego 305 ml. No i dobra, wszystko dolane.
Jeszcze zanim uruchomię silnik, nie wiem czy to widać, ale ten zbiorniczek jest taki trochę brudnawy, odbarwiony, czy od wewnątrz. Mogłem pokazać wam zanim to dolałem, nie pomyślałem. Tu jest taka kamieniordza. On cały ten zbiorniczek taki w środku był. Nie wiem czy to widać w tym płynie. Jest taka poświata na nim, w tym słoiczku też jest taka poświata. Więc nie wiem czy ten płyn jest troszeczkę jakiś brudny, zolejony czy co. No ale już dawno chciałem zrobić płukanie. Płukanie w tym systemie chłodzenia. No dobra, idziemy sobie zobaczyć temperaturę silnika. Odpalamy, nagrzewamy i działamy dalej. Tu się robi, zaczyna ciepło. Robi się 2 stopnie. Tutaj mamy przebieg aktualny pojazdu. Może ja będę jeździł, żeby go nagrzać. Tu mam takiego top-downka. Przysłali mi na testy. Taki podstawowy testerek. Ma test IM na przegląd. W niektórych krajach musi być przejść auto ten przegląd. Taki, czy nie macie błędów jakichś egierów, nie egierów. No i tutaj sobie wybrałem graf temperatury silnika i temperatury powietrza zasysanego przez silnik. Także teraz sobie uruchomimy ten silniczek. Temperaturę na maksa, nadmuch tam nie wiem na co, po to żeby w naszej nagrzewnicy było odbierane ciepło. Jak jest odbierane ciepło, niektóre mają też zaworki, niektóre też mają nagrzewnice zaworki, to się musi wszystko potwierać, żeby nam w naszej nagrzewnicy krążył ten płyn z naszym czynnikiem. Może sobie z tego wyjdę. Bo tutaj nie ma wskaźnika temperatury, jest tylko takie coś, że temperatura zimna lub temperatura ciepła, nie? No i mamy 3 stopnie temperatury silnika. Było coś koło 1. 4, wszystko tu rośnie. Mamy z MAF sensora, tak, z przepływomierza mamy po prostu jaki jest przepływ na zimnym i ciśnienie listwy paliwowej, 250 barów. No właśnie nie wiem czy nie powinno być 300 w tym silniku, ale to wy możecie mi powiedzieć. No, powoli to się wszystko nagrzewa. 8 stopni silnik, zasysane powietrze 3. Dobra, niech on się słuchajcie nagrzewa. Ja może się nim przejadę, żeby było szybciej. Tak zrobimy. No i widzimy się za chwilę. Jeszcze nic spektakularnego się tu nie dzieje. Nie odkręcajcie na gorącym tego nigdy. Jeszcze jest przestój. No dobra, to teraz jesteśmy w termowizji. Tu w lewym górnym rogu macie to, co widzi kamera, aparat. No i termowizja. Tam mamy węże, ona jest trochę w innym miejscu. Tutaj są węże na grzewnicy. Jakieś 70 stopni na wężach na grzewnicy. Tutaj mamy chłodnicę, tu gdzie palcem pokazuję. 70 stopni. Jak zasłonię ręką, o. Jakieś 50 stopni ma ten wężyk malutki przelewowy. Kolanko, chłodnicy. No jakieś 60 stopni powiedzmy. Zaraz zobaczymy dolny wąż chłodnicy, jak on wygląda. Od spodu jest trochę słaby dostęp. O. Nie, czekajcie. To jest dolny wąż chłodnicy. Jak widać, jeszcze tutaj się nie potwierało. Ciekawe. No nic, jeszcze musi się nagrzeć w takim razie. Sprawdziłem temperaturę otwarcia termostatu i to jest 84 stopnie bodajże. Tu mamy 79. Minęło
Ja wiem, 20-35 minut jak sobie tak jeździłem po wiosce. Kurde, tak ciężko zagrzać diesla zimą? Poważnie? No nic, jakoś trzeba będzie go nagrzać. Dobra, już się w miejscu rozgrzał. 50 parę stopni ma powrót spodnicy. Ja jeszcze z przodu dałem karton na chwilę, przejadę się, zobaczymy, może uda się go nagrzać. Żeby się nie chłodził od powiewu tutaj powietrza przez te... Tam jest kartonik. Już wam to pokazuję. O, widzicie, karton. Karton przyłapany na zipy, żeby go nie wciągnęło powietrze. Nie róbcie tak, ja to robię tylko w celach eksperymentacyjnych. Dobra, górny wąż chłodnicy, 70 parę. Powrót też jakieś 70. 80 ma nasz, o Jezu, górny powrót. Czyli wydaje mi się, że zaczęło to wszystko elegancko teraz pracować. Zobaczymy sobie z spodu, jak to wygląda. O, 73 stopnie. 70. Tutaj więcej. Także zaczęło to wszystko pracować elegancko. Patrz, jest 13.04. No ja mam 86 stopni teraz. Także zaczęło dopiero teraz to się wszystko nagrzewać. Masakra. Nie wiem, czy to będę może kilka dni będę robił ten test po prostu, nie wiem. Żeby nie trwało to za długo. Dobra, siłowałem się z nim, żeby go podnieść. 13.24. 93 stopnie maksymalna temperatura. Maksymalna była i teraz jest 93. Także chyba sobie jeszcze zobaczymy termowizją, gasimy go, odczekam aż trochę ostygnie i spuszczam to wszystko, zobaczymy jak to wygląda. Tu jest lampa. Zanurzamy się. No, 80 stopni nasz wąż chłodnicy. 79. Około 80, także elegancko. Teraz pod maską jak to wygląda. Pod maski już ciepło bije, ale tu fajnie czuję palcami, nawet tu widać. Najcieplejsza oczywiście turbina. 90 stopni na zbiorniczku. 80. No przewód prawie 90. Nagrzewnica 83. Tam jest na maksa zimno, dlatego dałem, żeby w ogóle nie zabierała ciepła, nie? Także nawiew jest w środku na jedynkę i na najzimniejszy możliwy. Górny wąż chłodnicy prawie 90. Ten wąż 80, czyli na powrót. Powrót z dołu 80 stopni. Z dołu chłodnicy. Dobra, gaszę go. Wreszcie go gaszę. Odczekam chwilę, aż stygnie, będę to spuszczać. Dobra, słuchajcie, już jest nieco później. 14.05. 65 stopni. Tutaj pokazuje temperatura płynu. Co jeszcze? Intake 50 stopni. I 200 na tym. Oczywiście silnik nie złączony. Idziemy spuszczać teraz z dołu chłodnicy. Tam ten wąż zdejmiemy. Nie ma żadnego spustu. Jedynie jest opaska na siódemkę. Ja ją delikatnie poluzowałem. A to jeszcze podniosę maskę, otworzę korek. No i po prostu tutaj do białej miski czystej spuścimy sobie ten płyn. Jakiś tam piasek tu z okolicy może tam chlupnąć, że tak powiem. No ale to będziemy widzieli, co nam się udało spuścić. Zanim jeszcze spuścimy, to tutaj wciągam próbki. Słoiczek trochę zaparował. No, wygląda jak taki kompocik różowy. Kolor, powiem wam, jakby się troszeczkę zmienił. Ciekawe. Bardziej taki jest różowawy, niż taki syfiasty. Tu z kamieniem na przykorku podobnie. No ale tutaj to jakby nie przepływa ten płyn, nie? Nasz kompocik ma
56 stopni z grubsza. Także cieplutki. Wyciągnąłem tą rurę do lotu i tutaj jest jeden odpowietrzniczek na termostacie. Odkręciłem go i tam jest na o taki gwincik odpowietrznika na grzewnicy. Także te odpowietrzniki mam tutaj. No i od razu zaczęło więcej lecieć z tego drugiego węża. Tego węża, którego się ściąga. Z niego właśnie. A tutaj sobie wyleciało. Zobaczymy, ile zmierzymy sobie w banieczce, ile zeszło. Żeby wiedzieć, ile z grubsza trzeba dolać. Dobra, tak to wygląda po zlaniu. Nie wiem, czy tu będzie widać kolor. Jest różowy, ale jest taki brudny. Taki brązowy. Nie wiem, patrzcie. Tu jest oryginalny, nawet przed dolaniem pukanki. Tak to wyglądało. Tu jest ten, on jest trochę ciemniejszy. Ja wiem, że go jest więcej, bo zlałem 200, żeby potem porównywać. Jak ostygnie, może będzie coś więcej widać, czy to jest różnica w wyniku temperatury, czy po prostu kolor się różni, bo syfu przyjęło na siebie. No ale ja sobie postawię obok te nasze zlewki i teraz tego do baniaka. Tu według autodaty wchodzi 5-7 litra, więc wygląda tak, jakbym połowę układu spuszczał. No nie wiem, zobaczymy, ile tego wyjdzie. Patrzcie, jak to wygląda. Ta syfy miska była czysta. Albo z rury poszło, albo z chłodnicy. Nie wiem. Zobaczymy. No i tak to wygląda w bańce. Raz, dwa, no około 3 litrów. Udało się spuścić. Taki to ma kolorek. Zaraz wam pokażę nowy oryginał, jaki powinien mieć. No, tu macie nowy i pierwsze pukanie. Takie kolorki. No dobra, zalewamy teraz powolutku nowy. On stał w domu, żeby nie był taki zimny. No bo silnik jest w miarę ciepły, nie? Dobrze, zalewałem tak długo, aż tam znak grzewnicy i stąd zaczął wyciekać płyn, on wyciekał gorący, no czyli podejrzewam, że ten świeży przepchał ten stary jeszcze gorący. Tak jak mówiłem, tu wchodzi 5-7 litra, my spuściliśmy około 3, więc tak około połowy zeszło w zbiorniczku. Już to wygląda całkiem ładnie. Także odpalam samochód, niech on tu sobie troszeczkę pochodzi. Jak wessa, dolewamy pukaneczkę, dolewamy płyn. No i znowu trzeba będzie nagrzać silnik i spuścić znowu to samo. Dobra, odpalony silniczek. 14.24, 47 stopni, rośnie do 48. Nagrzewnica teraz znowu na maksa. Trójeczka, nadmuch, żeby to się odpowietrzyło. Tutaj mamy przebieg. Trochę tam jeździłem po wioskach. Dobra, idziemy zobaczyć pod maską, jak to wygląda. Sobie chodzi. Mówiłem, że psika na gorąco, tam już w takim razie też nie sprawdzam. No, na razie jest takie minimum, także można trochę dolać. Albo poczekać, aż to się nagrzeje, otworzy termostat. Zobaczymy, ile wessa. Albo póki to nie jest gorące, zalejemy sobie drugą już pukankę. Ostatnią, dzisiaj. Zamknięta. A, ciężko to otworzyć. Cofniemy się do epoki kamienia łupanego. Zrobię to krzemieniem. Dobra, jest otwarte. Jakoś weszło. Dobra, zakręcimy koreczek. Będziemy obserwować, co się dzieje.
Słuchajcie, jestem gdzieś w lesie, dosłownie, i dałem się zrodzić bambuku, bo patrzcie, on mi pokazuje max 81, ja myślałem, że to jest w ogóle ever, a jak to tylko zniknie z tego ekranu, to on tylko pokazuje wartości ten minimax na tym ekranie, które są. Patrzcie, jest 81, było już nawet 85 i nagle skoczyło na 77, czyli to było takie otworzenie termostatu, nie? Otworzył się termostat, więc wymieszała się chłodniejsza ciecz z tą cieplejszą. No i tak jakby nagrzewa się od nowa, nie? Widzicie to? Także ja myślałem, że to była najcieplejsza ever temperatura, ale nieprawda. No, także no szybciej może się dzięki kartonikowi, może dzięki temu, że blok silnika w ogóle jest troszeczkę cieplejszy, bo miało to 60 stopni, nie? Jak zlewałem na czujniku. Także jeszcze tutaj się przejadę jakiś kawałek i tak muszę wrócić przecież. Także wracam, zobaczymy jak to się nagrzeje. A, to jeszcze może teraz pod maską zobaczymy ile wciągnęło płynu, czy coś wciągnęło. No jak widać wszystko wciągnęło, także trzeba dolać. A tu jest mój karton. O, jest. Dobra, słuchajcie, okulary ochronne są. I w rękawicy będę delikatnie popuszczać, żeby upuścić ciśnienie. Żeby mnie tu nie poparzyło. O, słyszeliście? I czasem jest tak, że potrafi nagle zacząć wyrzucać płyn. No, a tu się tak nie stało, więc dolewam. Zbiornik dosłownie pusty. Czas dolać. Dolałem troszeczkę za dużo, ale może wesca. Jedziemy dalej. Troszeczkę wciągnęło i powiem wam, kolor się zmienił z takiego różowego na taki brudniejszy. Więc chyba działa nasza płukaneczka. Trzeba będzie tak jeszcze trochę pojeździć. Pojadę może po teściową, przyszłą, nie doszłą do pracy. Także chyba idę zjeść obiadek i jedziemy po teściową. Dobra, słuchajcie, wróciłem. Już jest ciemno dosyć. Ale 70 na nagrzewnicy. Ona jest teraz na minimum, czyli na chłodne powietrze. Na chłodne powietrze i jedynka na wentylatorze. No już tak się nie chce zagrzać ten układ. Może jak sobie postoi w miejscu. Nasz powrót ma 60 stopni. Górny wąż na grzewnicy jakieś 70. Powrót ma 57. Jak to interpretować? Czy się po prostu zrobiło ciemniej i chłodniej? Nie wiem, poziom płynu. O, widać nawet poziom płynu. Tam gdzie jest jeszcze cieplejszy ten zbiorniczek, to jest poziom płynu. Tam gdzie nie ma, no to płynu nie ma. Czyli poziom płynu takie maksimum. O, troszeczkę ponad maksimum, nawet to widać. No nic, ja go sobie zostawię w miejscu, niech on sobie jeszcze popracuje. I za jakiś czas będziemy może to zlewać, może jutro, nie wiem. Tu jeszcze tutaj mamy, wiecie co, dolny wąż chłodnicy, 60 stopni. Taki jest przebieg. Godzina 17:07. Czy to się dopasuje? 82 stopnie aktualna temperatura w miejscu. No, czyli troszeczkę mało. Wcześniej tam było 90 parę, ale nie, czy nam się uda to osiągnąć. Chyba już nie, bo się chyba zrobiło za zimno po prostu. Albo lepiej nasz układ chłodzenia chłodzi. Też kurczę, nie wiem. Wy mi powiedzcie. Dobra, na razie robię przerwę i widzimy się później. O, temperatura zamarzania tego płynu próbki numer 2. To jest minus 30 na testerze, na zimnym teraz. Ja tu widzę, w nim pływa taka zupa. Wy tego pewnie nie zobaczycie. Chociaż ten bądź tak jakby rozwarstwia, tak jakby coś w nim było. O, może, o, takie bąble były. No także raczej nie zamarzcie przez noc. No patrzcie, to jest podświetlona próbka numer 2. Tu w połowie na dole jest taka jakby rdza, a na górze jest taki różowy płyn. Widzicie to? To jest próbeczka numer 2, czyli z naszą płukanką. Pokażę wam próbkę numer 1. Jezu, jakby to się zbiło.
Dobra, tu też tak jest. Ale tutaj w tym płynie na moje oko jest po prostu tak jakby mniej. Dobra, słuchajcie, 17:14, 86 stopni. 86 stopni, tak, widać, stabilne dosyć. Także, o, 7. Coś tam troszeczkę jakby rosło. Zrobimy sobie ogólną kontrolę parametrów. Takie mamy tutaj parametry. 50 stopni zasysane powietrze. Teraz zdjąłem ten zimny dolot, żeby on się szybciej nagrzewał, ale nie wiem, czy to mu pomogło, czy nie. Dalej jest 250 barów na listwie wtryskowej. Podobno powinno być 300, nie wiem. Przepływka 8 gramów na sekundę około. Jak ktoś się zna na dieslach, może mi powiedzieć, czy dobre parametry, czy niedobre parametry. Dobra, słuchajcie, na testerze jest 91 stopni, także w miejscu się nagrzał. Lepiej się nawet w miejscu nagrzewa niż podczas jazdy, mimo że jest karton. Ciekawe, jak tu wyglądają temperatury. O, 86. Powrót 88. Czekajcie, 87,7, więc ładnie. No i tu 90 na naszym zbiorniczku. Zobaczymy jeszcze dolny wąż. Wiadomo, to jest dolny wąż. O, to na celowniku. Ale już od spodu jak on wygląda. Też prawie 80 ma, także elegancko. Gaszę go, niech sobie odsapnie i spuszczamy. Tu ma 91 na testerze, nie? Powiem wam, pojawiły się tu jakieś takie białe syfy. Chyba wcześniej ich nie było. Zastanawiam się, czy to nie jest kamień. Zastanawiam się, że w takim razie, czy tego... Nie, to jest takie jakieś... Biała piana jakby. Może zostawić ten płyn jeszcze tu, niech on sobie popracuje. Ciekawe, co to jest. Wcześniej tego nie było. Dobra, macie rację. Jak mamy dobrze wypłukać, to niech to sobie zostanie. Nie wiem, z godzinę, dwie, może to jeszcze dzisiaj wieczorem spuszczę. Jest 17:35. Niech to sobie tam pracuje. Dobra, słuchajcie, pobrałem próbkę numer 3. Tutaj pływały te białe syfki. Już się trochę czyściej zrobiło. Delikatnie szmatką przetarłem i ten kamień zszedł. Kamień czy ta rdzanie, co to było, to tutaj taki szlam wewnątrz. No i co, spuszczam z dołu, zobaczymy ile uda nam się spuścić. Może odpalę na chwilę silnik na zdjętym wężu tam na dole, żeby więcej nam ściekło tego płynu. Nie wiem, może się uda. Dobra, odpalę silnik, aby patrzcie, czy coś zlatuje. Poszło cokolwiek? Ale przynajmniej odkręcę powietrznik. To jest odpowietrznik z termostatu. I zaraz z nagrzewnicy odkręcę.
Dobra, teraz na grzebnica będzie. Chyba nic nie zmieniło. Dobra, słuchajcie, tu jest drugi spust. Widzicie te białe kropki? Chyba widzicie. Także nie wiem, co tu jest. Tu karteczka. To jest ta stara, mokra karteczka. Już nie chcę się iść po drugą. Zlejemy to sobie do baniaczka. Zobaczymy sobie jutro, jak będzie jaśniej. Słuchajcie, jesteśmy jakieś dwa dni później. Patrzcie, co jest w zbiorniczku. Taki szlam. Jest taka piana. Może tak, czekaj. Coś tam trzeba wsadzić, jakiegoś palca. Czekajcie, widzicie, jaki syf tu jest? Biały? Palcem. To jest jakiś syf. Co tam jest? Paragon. Paragon? Ne. Widzicie co? Trzeba to odesłać strzykawką. Najgorzej, mieliśmy wychodzić. No. To eksperymenty. No, słuchajcie, pobrałem próbkę. Syf jest. Będę musiał chyba wyjąć ten zbiorniczek i go umyć. Tak to wygląda. Biały taki mętny zawiesina. O, teraz to widać. No jakiś syf, coś tu się waży, coś tam działa. Nie wiem, to lewą świeży, jedziemy na miasto, wracamy. Może uda się spuścić jeszcze cały dzisiaj na gorącym. Zobaczymy. Kręcone? To jest próbka numer 4. Tak, żeby nie było. Odkręciłem na gorącym, trochę się tu zżygał. Taki syf i pobrałem próbkę 4 prim. 4 prim to będzie próbka to samo co ten, tylko na gorącym silniku na otwartym termostacie i teraz spuszczam szybciutko, póki gorące, może więcej tego zleci. No i niestety było tylko 80 stopni na komputerze, także zleciało tyle samo co zawsze, czyli połowa. Natomiast w tym switchku, o zobaczcie, to się tak wyklarowało, jak zaraz go wyjmę, tylko jest bardzo gorący. Postaram się wyjąć zbiornik i go umyć, bo on jest cały zasypiony takim białym tym szlamem, nie? Wiecie, czy to widać? Czy to widać tam na dole? No taka pianka. Dobra, słuchajcie, udało mi się to wyrzeźbić, wygrzebać. Masakra. To jest na dwóch takich tych, widzicie? Wciskach i na dole też jest taki wcisk. Ciężko to było wyszarpać, ale udało się. Ja już go wypłukałem wodą, całą tą pianę w cholerę. I tu na dole, nie wiem czy to widać, czekajcie, o. To jest kamień, który był rozpuszczany. Nie wiem czy to widać. Tak, tu na dole to wszystko jest kamień. Tu go widać, to od spodu zbiorniczka jest kamień, tu od tyłu jest kamień. Także to chyba po prostu ta piana się robiła z tego rozpuszczanego kamienia. O, patrzcie jakie gruzy, fuj. Syf. Także tą rurkę też przepłukałem, bo to wszystko wracało nam z chłodnicy. Płyn się już robi różowy, ładny. Pamiętacie jaki był wcześniej syf? Także płukaneczka teka według mnie działa. Tylko no nie wiedziałem jakiego syfu się tu spodziewać. Ktoś tu chyba musiał kiedyś jakieś wody zalać. Mi się już teki skończyły. O, tu widać na tłoku resztki tego kamienia chyba. Także ja to sobie jeszcze odkamienię w domu takim odkamieniaczem do czajników. No ale to co sobie pojeździło dwa dni z tym środkiem po drugim płukaniu, to musiało w chłodnicy ładnie tutaj ten podczyścić ją. No także jestem zadowolony, czyszczę, zalewam. No i kontynuujemy dalej ten eksperyment. Dobra, słuchajcie. Jest tu od spodu trochę czystsze. Tu jest kształt tej stopki. Czyli ona pierw musi wejść tym języczkiem, a potem chyba tym. Nie wiem, zobaczymy. Jak to teraz wygląda? Teraz to wygląda tak czyściutko. Od spodu tu gdzieś był widoczny ten taki brud. Także jest czystsze. Chyba to nie był kamień, bo schodziło, nie wiem. Albo to był kamień, albo już taki rozpuszczony, rozrzedzony. Skąd kamień tak naprawdę musiałby być? Ktoś musiałby wodę zalać. Coś tutaj się spieniło. To jest ciekawe, ten wąż. Jego, żeby zdjąć. Patrzcie, on ma taki kołnierz obracany. Tu ma taką strzałkę.
No widzicie? Więc jego trzeba obrócić i się wtedy ściąga. Pewnie też muszę obrócić, wsadzić i zatrzasnąć, żeby to się gdzieś tutaj złapało, nie wiem, na tym kołnierzu czy co. Dziwna konstrukcja, ale ciekawa. Dobra, montuję ten zbiorniczek i zalewamy zaraz płyn i odpowietrzamy układ na nowo. No słuchajcie, zalałem świeży płyn, patrzcie jak to pięknie wygląda. Czyściutko teraz jest, naprawdę czyściutko. Zobaczymy czy nam się znowu zaszlami. Tam na nagrzewnicy, o, jest zaworek. Co ciekawe, z niego jak się odpowietrza, leci zimna woda, a tu na termostacie, przytrzymany drucikiem, przy zmianie termostatu, jak tam mi się złamało, to z niego leci gorąca woda, jak się odpowietrza. To jest ciekawe. Dół zakręcony, umyty, już wam pokazuję. O. Umyłem wodą, żeby było widać, czy są jakieś wycieki, się pojawiają płynu różowego. No i odpalamy dziada. Idziemy odpalić dziada, czek pod maską, czy nic nie zostało. Tu jest zapięte, a to wystarczy po prostu wsadzić, nie trzeba było tego odkręcać. Czyli blokujemy, wsuwamy, kliknęło i będzie git. Dobra, ja montuję dolot, albo dobra, dolot pod później. Zobaczymy, czy tu coś nie wycieka, raczej nie. Koreczek sobie zakręcimy. Tu przelałem, jak widzicie, ponad maksa, ale on wessa to i tak. Po otwarciu to pewnie wessa do zera, trzeba będzie tak dolać. Ok, koniec gadania, działamy. Patrzcie jak tu jest piękniusio. Różowiusio, piękniusio. Dobra, słuchajcie, aktualizacja koloru oleju. Znajdziemy sobie jakieś w miarę czysty kawałek szmatki. O, tu powiedzmy nic nie ma. Chyba 725 km jest najechane. Zobaczcie, na bagnecie wygląda na czyściutki z obydwu stron. No, na szmatce może minimalnie jakby zaczął nabierać koloru brązowego. Ale jeszcze sobie to sprawdzimy. Przy okazji stan, no stan jest pełny, więc cytryna raczej nie bierze albo nie gubi oleju. No tak to wygląda, jeszcze raz wam nabiorę i pokażę wam licznik. Trochę minimalnie jakby czarny pył się tam zbierał, nie? No, także 725 km, tak mi się wydaje. Zaraz sobie policzymy jeszcze raz. Płukany było przy 327-121. Tu jest przebieg przy płukaniu, czyli 725 km. I taki kolorek. Zanim to zleję, pokażę jak to wygląda. Takie syfy. Ta piana, no, się rozpuszcza w tym. Czy ona się wytrąci znowu, ta piana? Dobra, zlewamy to do banieczki tutaj. Dobra, przejechaliśmy jakieś 10 km. Znowu się troszeczkę piany zrobiło. Wessało poniżej minimum, już dolałem płynu. Także, no co, jeszcze jedno takie płukanie na pewno, mi się wydaje, trzeba będzie zrobić. Dobra, tu jest przebieg. Znaczy przebieg. Dobra, tu jest godzina, data, temperatura, przebieg, wszystko dolane, trzeba iść spać. Dobra, tak tu po kilku dniach od tego ostatniego mycia wygląda. Lekka pianka, minimalne, także wydaje mi się, że tylko ze zbiorniczka wymienimy płyn. No, w stanie jest pomiędzy, także wydaje mi się, że już prawie jesteśmy na końcu roboty. Dobra, słuchajcie, auto jest zimniutkie, jeszcze kilka dni minęło, tu jeszcze nic więcej nie pojawiło, także to po prostu resztki pewnie tutaj z góry chłodnicy, które tym wężykiem trafiły tutaj. Płyn jest czyściutki, już można byłoby to luzem w takim stanie zostawić. Natomiast chyba mnie znacie, więc wiecie jaki jestem. Ja już nie będę spuszczał całego układu, tylko zdejmę to, dół zdejmę, wypuszczę sobie zbiorniczek, doleję płynu i żeby tu było wszystko czyściutkie. Także ja już to sobie zrobię poza kamerą. No i wam pokażę gotowy rezultat, zrobię sobie jakieś podsumowanie. Jeszcze szybka rada, jak to zdemontować, ten zbiorniczek. Patrzcie, on jest zamontowany w aucie tak. Tu ma dwa takie wycięcia, to trzeba oczywiście nacisnąć, żeby móc go wyjąć w bok, ale do góry. Tu jest pochowany diabeł.
Czyli to nam pierw wchodzi i to nam wklikuje. Czy jak chcemy wyjąć, trzeba to jakby nacisnąć czymś do góry. Wtedy nam góra odejdzie i nam się to wysunie. Ja tego wczoraj nie widziałem, więc się z tym siłowałem. Czyli jak jest tutaj nasz ten wąż, od spodu to trzeba pociągnąć do góry i wyjmujemy. Czyli teraz wsadzając, pierw ta łyżwa tylna, pierw idzie do tego kwadratowego otworu i wklikujemy w ten sposób. Tu na wężu już nic nie trzeba obracać, on też idzie na wklik. Tylko przy demontażu trzeba to obrócić, ten szary kołnierz. Wtedy nam schodzi, a teraz wciskamy i powinno być wszystko ok, o ile o-ring jeszcze to wytrzymał. Powinno być szczelnie. Tego się nie da obrócić, bo to ma taki ścięty tutaj koniec. Naciągamy i po prostu wyciągamy. Tak samo po tej stronie, ja już też dzisiaj czyściłem tą rurkę. Jak widać, zbiorniczek też jest już czyściutki, pięknie wyczyszczony. Tu nawet, zobaczcie, nie wiem czy pamiętacie, w tym miejscu był taki syfek, już czyściutko wszystko, nic tego nie ma. Także zalewam płynem, zagrzewam silnik, odpowietrzamy. No i to będzie chyba tyle. No dobra, czas to sobie teraz wszystko podsumować. Jak wyglądały te płyny. Tu mamy banieczkę sierzutką. Tu jest zlane z taką lekką pianą. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest taka biała kryza z piana. Tu jest drugie spuszczenie. No i pierwsze z płukanką. Najbardziej brudne. Widać różnicę między pierwszym a świeżutkim płynem. Tutaj mamy nasze płyny w słoiczkach. Jeszcze słuchajcie, będę pukał na grzewnicę w Toledo. Nie wiem, czy to widać. Włączę latareczkę. Tutaj, o, na przykład w tych rurkach. To są rurki ze szrotu. Jest taki biały właśnie osad. Taki kamień z całego układu w tych rurkach jest. Więc bardzo możliwe. O, widzicie, tutaj ta rurka też jest taka trochę biała wewnątrz. Nie wiem, czy tutaj też to widać. Widać te osady, więc może właśnie te osady to płukanka nam wypłukała, dlatego to się tak pieniło. Tu mamy słoiczki. Pierwszy słoiczek, z tego co pamiętam. Czekajcie, mam złe tło. Powinienem to robić na takim tle. To był chyba pierwsze zlanie jakiekolwiek. Zanim cokolwiek zrobiliśmy. To było z płukaneczką. Jeszcze nie było tego białego nalotu. Aczkolwiek powiem wam, ja to robię zimą dieslem, który też się ciężko grzeje. Więc może mi się termostat nie otwierał. Aczkolwiek się starałem, żeby tak było. Tu już jest kolejna wymiana. I tu już mamy spienione syfy. To jest 4. To jest 4 prim. Nie wiem, czy pamiętacie, jak dwa razy zlewałem. Raz na ciepłym, na zimnym i na ciepłym. Więc tutaj kolor jest prawie ten sam. Trochę słoik jest inny, ale to jest to samo. Tutaj ostatnie już zlanie ze zbiorniczka wyrównawczego, gdzie nie spuszczałem z układu, tylko sam zbiorniczek wyrównawczy. To jest to, co było w zbiorniczku. Zobaczcie, na górze jest piana, a na dole jest takie mętne coś. Jak teraz poruszałem tym, widać, kurczę, nie wiem, czy to w kamerze widać. No taki budyń. Teraz jak to znowu postoi, to znowu to się zrobi takie bardziej, osiądzie na dnie. Tu widać takie drobinki, o, może będzie widać. Takie malutkie drobinki. Nie wiem, czy to powietrze, czy to jakieś zanieczyszczenia. Także jeśli ktoś z was też płukał, może powiedzieć, jak to wygląda. Także tak to wszystko wyglądało, aż do prawie różowego płynu. Wymieniłem ten zbiorniczek. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak to jest na samochodzie, tylko Kasia jest w pracy. Więc nie wiem, jak tego wam pokazać. No i co, słuchajcie. Jeśli też chcecie zgarnąć taką puszeczkę płukanki Teka, jest do zgarnięcia znowu 5 puszek. Macie na to 2 tygodnie i napiszcie, co by było dobrą maskotką firmy Tek 2000. Aktualnie jest to taka dmuchana puszka Teka. Może wam wrzucę tutaj zdjęcie z targów, jak to wygląda. Wymyślcie maskotkę, co by było fajną maskotką pasującą do tej firmy. Także macie na to 2 tygodnie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. No i na koniec tak oto pięknie wygląda płyn w Citroenie po płukaniu. W środeczku już tylko jakieś tam malutkie kropeczki. Jeszcze pokażę wam przebieg. Ale równiutko. 328,5 tysiąca.